Nazywam się ojciec Lech Dorobczyński. Jestem franciszkaninem. Franciszkaninem, ale mimo wszystko ojciec jest pasjonatą muzyki gospel. Skąd się to wzięło? A może z tego, że jak miałem 2 lata albo 3, to mama mówiła, że pojechaliśmy kiedyś do Wisły, a Wisła jest raczej protestancka niż katolicka i kiedy w niedzielę biły dzwony w kościele, to wszystkich terroryzowałem i szliśmy do kościoła. I tam siedzieliśmy godzinami, bo gość grał na organach i robił to tak pięknie, że nie chciało mi się z kościoła wychodzić. I pewno nie byłoby w tym nic dziwnego, tylko to, że to był kościół protestancki, a do katolickiego nie chciałem chodzić. Natomiast być może już wtedy się ekumenizm zrodził i muzyka, i miłość do muzyki. To znaczy faktycznie Pan Bóg jakoś muzykę mi wszczepił. Muzykę ogólnie, bo jako dzieciak do mojego rodzinnego kędzierzyna trafił ksiądz, który założył chór. Najpierw to był chór chłopięco-męski, potem chór mieszany. A gdzieś dopiero potem, kiedy byłem w szkole średniej, przysłał jednego księdza, który lubił elementy muzyki gospel. To były lata 90. W związku z tym dość ciężko było z materiałami. Wtedy nie mówiło się w ogóle o koncertach gospel w Polsce. To była muzyka bardzo taka egzotyczna. Widzieliśmy to w telewizji, podczas filmów. Albo w ogóle kiedyś telewizja wyemitowała znakomity koncert Paula Simona, który zaprosił gwiazdy muzyki gospel i to pamiętam ten koncert do dzisiaj. I wtedy poczułem takie poruszenie w sercu. Zrozumiałem, że ta muzyka dotyka moich wnętrzności. Ale jeszcze wtedy jakoś patrzyłem na nią jako na zjawisko, na coś niezwykłego, na coś taką muzyczną ucztę, ale byłem chyba za młody i za głupi jeszcze, żeby rozumieć, co w tym jest najważniejszego, kto w tym jest najważniejszy. Znaczy wiedziałem, że to jest muzyka religijna, że oni w ten sposób chwalą Pana Boga i to mnie jarało. I sobie myślałem, kurczę, żeby kiedyś tam chociaż raz zobaczyć koncert Czarnego Człowieka i się później okazało, że jak Pan Bóg już coś daje, to bardzo hojnie, nie do przejedzenia, jak to mówi biskup Grzegorz Ryś. To znaczy w 99 zostały zorganizowane w Krakowie pierwsze warsztaty muzyki gospel. Na nie przyjechał Peter Steinwick, który prowadzi warsztaty w tym roku. I Ruth Lynch jeszcze wtedy, teraz już po mężu Ruth Waldron. Ja wtedy byłem diakonem. I tam się narodziła miłość. To znaczy miłość, także taka miłość do moich braci i sióstr, którzy są w bratnim kościele. To było niezwykłe, że potrafiliśmy na siebie patrzeć z szacunkiem, z miłością, że potrafiliśmy razem stanąć i śpiewać ku chwale Pana Boga. I do dzisiaj będę pamiętał i zawsze będę pamiętał słowa Ruth, która pochodzi z kościoła zielonoświątkowego. Ona mi powiedziała, Lechu, masz być katolikiem. To znaczy, ja nie chciałem nigdy tego kościoła opuszczać, ale ona powiedziała, ty masz być księdzem i masz być katolickim. Wtedy zrozumiałem, że są ludzie, którzy rozumieją naprawdę ekumenizm, o co chodzi. O jedność mimo różnorodności, nie? Do tego dążymy, nie? Znowu to czytamy u biskupa Rysia w książce, że nie chodzi o to, że wszyscy mamy się ubierać tak samo, bo to jest Chińska Republika Ludowa. Pozdrawiamy Chińczyków. Ale że chodzi o jedność mimo różnorodności, jaka w nas jest, nie? To jest też bogactwo tak naprawdę. To... Czy to też zmobilizowało ojca, żeby poznać głębiej istotę muzyki gospel, gdzie się zrodziła? Tak, dlatego że od 99 praktycznie od warsztatów do warsztatów, od warsztatów do warsztatów i spotykasz czarnych, którzy cię uczą, więc oni najlepiej się na tym znają, ale też mówią o historii. No i właśnie Karen Gibson kiedyś powiedziała, że może my Polacy tak dobrze czujemy tę muzykę ze względu na to, że też kiedyś byliśmy niewolnikami jak oni. I tak jak oni w muzyce poszukiwali wolności, śpiewali o wolności, wiadomo, że nie dźwięki ich wyzwalały, tylko wiara w Jezusa Chrystusa, kiedy tam
pod białym batem pracowali na plantacjach, ale my też się gromadziliśmy w kościołach i szukaliśmy tej wolności. Być może jest to jeden z tych argumentów, dla których ta muzyka dobrze się przyjęła w naszym kraju. Natomiast to, czego trzeba, na co trzeba chyba zwracać zawsze uwagę, na to, że ta muzyka ma głęboką treść, że my głosimy Jezusa Chrystusa, nie głosimy siebie, nie chcemy błyszczeć talentami. Dostaliśmy je od Niego, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie mam nic przeciwko tym gwiazdom, które teraz śpiewają i biorą za to pieniądze, bo to jest ich sposób na życie, wiadomo, nie? Natomiast ja wiem, że to jest dar, który został mi darmo dany. Ja nie mogę... To tak jak z kapłaństwem, no nie mogę skazać płacić za rozgrzeszenia na przykład, nie? Za to, że się za kogoś pomodlę, nie? To nie jest zawieszenie nosa i ten nos przy samej ziemi, tylko pokora to jest prawda. To znaczy, wiem, kim jestem, wiem, jaką mam godność, ale jednocześnie ta godność, którą w sobie noszę, nie pozwala mi patrzeć z wyższością na innych, nie? Ich klasyfikować i mówić, o, wy jesteście gorsi, wy to jesteście dziady, bo nie rozumiecie, o co chodzi, nie? Bo nie jesteście na tym samym poziomie, co ja. Gdybym miał kiedykolwiek taką pokusę w ten sposób myśleć, to momentalnie pojawia się w moim życiu grzech, który pokazuje, ej, ale ty się niczym od nich nie różnisz, nie? Grzech w moim życiu w pewnym momencie staje się płaszczyzną porozumienia z ludźmi. Tak o tym teraz nagle mówię w kontekście muzyki gospel trochę. No ale przecież śpiewamy o happy day, when Jesus washed i tak dalej, nie? Jezus mnie obmywa, Jezus mnie wyzwala. To chcę głosić. Chcę głosić ludziom, że Bóg ich kocha. I zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy ludzie przyjdą do kościoła. Dlatego koncerty muzyki gospel są niezłym punktem zaczepienia. Kiedy możemy nawet panom, którzy siedzą pod parasolem, wykrzyczeć, Jezus Cię kocha, nawet Ciebie z tym piwem, nie? Wiecie, to jest... Możemy sobie myśleć, że to nie działa, ale słowo zawsze ma sens, to znaczy kiedyś te słowa obudzą się w tym człowieku, że on kiedyś coś takiego usłyszał. I być może to, że mu to wykrzyczę, bo mogę powiedzieć, nie będę się wygłupiał. Ale nie, tutaj trzeba się wygłupić, nie? Po to, żeby zasiać. A kiedy to w nim zakiełkuje, to już nie jest moja sprawa. Moją sprawą jest w tym wypadku siać. To jest kolejna rzecz, której się musiałem w kapłaństwie nauczyć, bo my chcemy, ja nie wiem, czy ty tak masz, ale my byśmy czasem chcieli od razu widzieć efekty naszej pracy, nie? Idziemy do uczniów, głosimy im Jezusa, wiemy, że głosimy im coś dobrego, a oni, te gnojki, nie chcą nas słuchać, nie? I się na nich obrażamy, bo to my mamy rację, nie? Tylko, że on może powiedzieć, ale ja nie chcę i ma do tego prawo, nie? Więc jedyne co, to zakasać rękawy i powiedzieć, i tak będę głosił, nie? Bo nie głoszę siebie, bo nie głoszę siebie. Jeżeli ja mu to dzisiaj powiem, a on za 10 lat tu mu coś w głowie przeskoczy i usłyszy te słowa na nowo, może być to początek jego nawrócenia, ale gdybym mu tego nie powiedział, być może nigdy by nie usłyszał. Na pewno by usłyszał, bo czego Bóg przeze mnie nie powie, to powie przez kogoś innego. No, tak myślę. Od ilu lat ojciec uczestniczy w Gniewie na festiwalu muzyki gospel? W Gniewie drugi rok. Tak. W Gniewie drugi rok. To znaczy wcześniej w Osieku. Wcześniej w Osieku i tam dość często bywaliśmy w tym Osieku. Potem moja historia troszeczkę się potoczyła inaczej, bo przełożeni zrobili mnie powołaniowcem, a wakacje są takim czasem, kiedy powołaniowiec musi jeździć, mówić do zakonu, do zakonu, do zakonu. Nie ty, ty. Nie, to jest kolejna rzecz, której musiałem się nauczyć, że to Pan Bóg wybiera, nie ja. Żartuję se. Oczywiście to Pan Bóg wybiera, nie ja. Ale właśnie no wakacje zamieniły się w taki czas organizowania rekolekcji powołaniowych. I wtedy trochę trzeba było porzucić na moment muzykę gospel na bok, ale wracam z prawdziwą przyjemnością. Co najlepiej ojciec lubi właśnie podczas tego festiwalu?
Nienawidzę w tym festiwalu tego, kiedy się... Zresztą... Nienawidzę to podczas każdego koncertu gospel, kiedy się ze sceny wykrzykuje, że ładujemy ludzi pozytywną energią. Nienawidzę tego. Po prostu całym sercem. Tym bardziej, że co włączę jakiekolwiek medium, no poza katolickimi oczywiście, to słyszę o pozytywnej energii. Wymiotować mi się chce pozytywną energią. To możecie wyciąć. Natomiast to, co jest... To, co jest najważniejsze w muzyce gospel, to Duch Święty. To nas Duch Święty dotyka i przemienia, a nie to, że ja się wyjdę i poczuję troszeczkę lepiej, nie? Więc żadna pozytywna energia, żadna magia. Muzyka gospel nie jest w żaden sposób magiczna. Muzyka gospel to jest Boże Słowo i to ono nas przemienia, a nie super dźwięki i pozdrawiam Anię Szarmach, bo jest cudna. Ale to nie cudne dźwięki i rytmy nas zmieniają, tylko Boże Słowo. Więc to kocham w muzyce gospel i w tym festiwalu, to, że działa Duch Święty, pomimo naszych słabości, całej masy naszych słabości, słabości organizatorów, słabości instruktorów, słabości rekolekcjonistów, słabości uczestników, wszystkich, wszyscy jesteśmy słabi, a jednak Duch Święty działa i to jest super. Ojciec prowadzi właśnie rekolekcje też, dzieli się też słowem. Jak to wygląda? Do czego ojciec najczęściej się odwoływuje? Czy są też co roku inne tematy? Troszeczkę... No Bóg płata różne figle, bo możesz mieć coś przygotowane, a jednak jedziesz i nagle się okazuje, że musisz wszystko pozmieniać. Coś, co mnie pozmieniało troszeczkę przed samym przyjazdem, w drodze tutaj, to wywiad z jednym chórem gospel. W tym wywiadzie nie było ani słowa o Panu Bogu. W tym wywiadzie przeczytaliśmy o tym, że wiara jest indywidualną sprawą tych, którzy śpiewają. Sorry, nie. Rozmawiałem na ten temat z Wayne'em. Mówi, jeżeli my odrzucimy przesłanie z tej muzyki, to już nie jest gospel. Więc trochę trzeba było tym ludziom, którzy, niektórzy z nich śpiewają od wielu, wielu lat, niektórzy dopiero zaczynają, trzeba im powiedzieć, kto jest w tej muzyce najważniejszy. Też mi się przypomina jakiś tam program dawno, dawno temu w telewizji, kiedy mówiono, że w muzyce gospel najważniejsza jest muzyka. No, sorry, nie. Muzyka gospel to jest przede wszystkim tekst, a muzyka ma nieść ten tekst. Ale zarówno tekst, który jest natchniony, bo często są to teksty z Pisma Świętego, jak i muzyka, która rodzi się u poważnego twórcy gospel, rodzi się w ciszy. W bardzo intymnym spotkaniu z Panem Bogiem. No to wszystko powoduje, że ta muzyka ma moc, nie? Choćbyśmy fałszowali. To jest niesamowite. Możemy dopiero co zacząć śpiewać, możemy fałszować jak jasny gwint, ale jeżeli będziemy przyzywać Ducha Świętego, to On będzie modlił się w nas tak, że wszyscy poczują się dotknięci. Duch Święty jest w porze. Na koniec pozdrowienia dla słuchaczy Radia Głos i dla internautów. Co chciałby ojciec im przekazać? Jakie przesłanie? Taki krótki power. Kochani moi, nie powiem wam, że macie słuchać albo śpiewać muzykę gospel, dlatego że każdy z nas ma swoją drogę do Pana Boga. Jedni lubią gospel, inni lubią muzykę gregoriańską. Śpiewy gregoriański. Nie będę was do tego wzywał. Natomiast będę prosił was, po pierwsze, żebyście się modlili za mnie, żeby moja relacja była z Bogiem coraz mocniejsza i wy poszukujcie Pana Boga. To znaczy każdego dnia nawiązujcie relacje i zadawajcie sobie pytanie, czy dzisiaj moja relacja z Bogiem jest mocniejsza niż wczoraj. Dziękuję. Bóg zapłać. Dzięki wielkie.